Dara, runda druga, wygrubasy jedne. Dara, runda druga teraz z tymi frajerami. Tym razem mam swojego tytana, więc będzie o wiele lepiej. O, i teraz osiadamy drugiego tytana. Ale idziemy, kurde, na łatwiznę. Zaraz będzie kombo razy 4 i dopiero będą dymy. Dawaj, dawaj, dawaj. O kurde, Tiki M tu nawet jest. O nie. Ale tego to ja się akurat nie spodziewałem. Dara, nie ma tutaj innych skrzynek po boku? Nie widzę. 50 na 107, powiedzmy, że mamy połowę. Jakie odgłosy, kurde. Da, kombo razy 5. Kurde. Dobra, 1029 na 750. Okej. Czy dalej będzie ta sama sekcja? Nie, to koniec. Dziękuję, Tiki M. Fajne jest to, że w sumie nam od razu HP leczy do końca, nie? Z sekcji na sekcję. Chociaż z drugiej strony to wydaje mi się, że to jest zbyt wielkie ułatwienie, jeżeli mam być szczery. No ale okej, no niech, jak tak twórcy postanowili, to niech tak już czynią. Kim ja jestem, żeby im bronić czegoś takiego? Tutaj nie ma nic. Jeszcze 4 maski, jedna z rundy bonusowej i jedna taka srebrna i będzie tyle. Okej. Tutaj mamy już nawet taki maskę. W sumie trochę przesadziłem, jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o takie, wiecie, wyróżnianie wersji na DS-a względem wersji na Game Boya Advance. Jeżeli chodzi o te Tiki Mask. Bo okazuje się, że tutaj mamy też 3 rodzaje tylko, ale przynajmniej zobaczcie na to. Mamy 3 różne maski o 3 różnych kształtach, a wersja na Game Boy Advance powieliła to samo tak naprawdę, tylko zmieniła kolor, tak więc... Dalej uważam, że jest to nowość i dalej jest to coś lepszego względem wersji na Game Boy Advance. Może zacznijmy, zobaczmy co jest u góry. Dobra, tam są skrzynki duże, więc zaraz tam wrócimy. Tam jeszcze jest kryształ. Więc zanim tam polecimy do kryształka, do Power Crystal, to zróbmy tutaj wyjątek i zniszczmy tutaj skrzynki, które nam wbrew pozorom się przydadzą do totalu. Okej, okay, tutaj mamy już zebrane wszystkie tiki maski z koloru srebrnego, więc teraz wystarczą 3 brązowe i 1 złota. Okej. Okay. Ta, można pójść teraz w tę stronę, aczkolwiek zobaczmy, czy tutaj żadnej skrzynki nie ma. Tam jest runda bonusowa. Ale nie ma tutaj żadnej takiej dużej skrzynki, którą byśmy musieli zniszczyć dużym tytanem, więc... Yeah. No nie spisałem się, zginąłem przy okazji. Dobra, jeszcze raz trzeba będzie tamtą Tiki Mask zebrać. Dobra, teraz tędy smarujemy. No i wszystkie kryształy w gierce mamy zebrane. No no teraz super, spoko. 68, dobra. Trzeba teraz pomyśleć, ile będzie w rundzie bonusowej skrzynek. Chyba wystarczająco, mam taką przynajmniej szczerą nadzieję.
Dobra. Tam mamy dalszą część poziomu, a my idziemy tutaj. Dokładnie tak. Jezu, ale ta gra ma prymitywny humor. 82, dobra. Myk, myk, myk. Nie, nie! Dobrze, odratowane. Jezus Maria, ale się wystraszyłem, nie? ...99, dobra, to już nam niedużo zostało tych skrzynek. Mam tylko szczerą nadzieję, że one tam będą. I te Tiki Mask przy okazji. Bo to już będzie wtedy poziom zrobiony, nie? Już nie będę musiał się o nic martwić. Tja, srają muchy, będzie wiosna. Uwaga, bo zrobię 100% w tym poziomie, no. Mhm. Dwóch masek. Dwóch pierniczonych masek. Ja pierdzielę, no to jest jakiś śmiech na sali, nie? Nawet na ostatnim świecie. You reached the mojo goal for this level. To jest śmiech na sali, moi drodzy. To jest żałosne, nie? Dobra, nieważne. Robimy teraz chyba Ninę Cortex. Już dosyć tego. Mam tego dosyć, nie? Przy okazji może coś kupimy. Myślę, że upgrade zdrowia byłby dobry. Co by tu jeszcze zrobić? Defense slide. Dobra, slida kupimy sobie. I defense upgrade. Ej, 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 jeszcze nie to. Proszę mi. Dobra. Może jeszcze jacked. Dobra, tyle, co chciałem zrobić. Mamy przynajmniej rzeczy pokupowane. Teraz znaczy czas na Ninę Cortex. Soon with the mojo I've collected from the masks, with the parts engine has constructed for me, with the fuel gathered by Tiny at the excavation, and with my niece's mutants running rampant across the islands, I'll be able to complete the Cortex bot without Crash interfering. Who is it? Oh, it's just my niece, Nina. How is the Mutato Raygun 3000? Uncle, this plan is stupid. What do you mean? With the Cortex bot, no one will be able to ignore me. Uncle, a giant dancing robot is hard to miss, but it's not evil enough. We should do something really, really evil. But my giant robot is an excellent dancer. Everyone will bow before its dance of power. I don't want to hear about the robot anymore. I'm taking over the evil empire. You're too soft. Engine and Tiny are both with me. Say what? No, this is ridiculous. You can't take over. Please, you're my niece. Well, at least I'm keeping it in the family. And I have the Mutato Raygun 3000. Nyeh. Blast! He got away! Crash, you're just in time. I'll defeat you and put my evil plan into motion. With you out of the way, there'll be nothing to stop my evil takeover. Victory will be mine. Okej, okay, więc z cutscenki dowiedzieliśmy się tylko tyle, że Nina stwierdziła, że plan Cortexa jest po prostu głupi. I tyle, co się dowiedzieliśmy.
No i to, że ona go w sumie wyśmiała, że no masz robota, który tańczy w sumie. No i tutaj teraz będziemy właśnie walczyli z tą, z Niną. No ale jak widzicie, konfrontacja jakoś super nie jest trudna. Przynajmniej ja bym nie powiedział, że należy ona do jakichś super trudnych, z tego co widzę. Oni na przy okazji spadła. Ale dlaczego tutaj takich bezużytecznych tytanów żeśmy dostali na konfrontację z Niną? To mnie zastanawia. No, już ponad połowa HP jest zebrana, Ninie. Zamrożona jest. Już po Ninie. I'll deal with you later, Crash. My uncle's getting away in the Cortex bot. Oh. We'll settle this later. Yeah. I tak oto wyglądała walka z Niną. Jak zresztą widzieliście, no nic szczególnego się nie dowiedzieliśmy, poza tym, że Cortex już urzęduje w Cortex bocie, więc teraz będziemy mieli ostatnią konfrontację. Boli mnie niesamowicie fakt, że i tak nie będziemy mieli wszystkich gemów, ale to najwyżej zrobię już poza anteną, żeby wam pokazać. Dobra. Ruszajmy teraz do Cortex Bota, bo nie pozostaje nam nic innego jak skopanie mu dupy. No, dawaj. Cortex Bot. No, tańcz sobie dalej, kurde, Cortex Bocie. Stop the Cortex bot by myself. We can't let Uncle Rampage in his giant disco robot, can we? No. Let's team up. You fight your way up the left. I'll go right. We'll meet at the top and settle this without a giant robot to worry about. Okay? Ta, mamy teraz mini sojusz z Niną, więc zobaczymy, co tutaj teraz będzie ciekawego na nas czekało. Cortex Bot. Ale fajna muzyka w tle leci, swoją drogą. Szkoda, że Aku tutaj nie mówi do nas jakichś ciekawych porad czy coś. O, patrzcie, jaki ognisty teraz jest, ja pierdzielę. I on na hita bierze tych Joe Blowów. Tutaj nawet nie ma sensu już tych skrzynek zbierać, bo i tak one się do totalu nie liczą, więc tja. Dobra. Wysiadamy sobie i lecimy z koksem. Dobra, wywalone w tę skrzynkę, skoro i tak nam nie daje to nic w sumie. Okej, okay. Tu chyba będzie zaraz walka coś. A nie, jednak jeszcze nie. Za szybko wyprzedzam fakty. Fajnie byłoby, gdyby tutaj już była walka z Cortexem, ale zobaczymy, co nam jeszcze tutaj gra zaoferuje.